Cześć, witajcie, z tej strony spędzam was w kolejnym odcinku z Margonem. Zapraszam was dzisiaj na otwieranie skrzynek oraz mały ekt. Na samym początku zostawcie łapeczkę w górę oczywiście, suba jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście ponad 200 łapek, co mnie bardzo cieszy. Fajnie byśmy chociaż do tych 200 się zbliżyli pod tym odcinkiem. A my lecimy sprzedać sobie tutaj syf, który mi się tutaj nazbierał ze dwójek. Czyli tak sobie szybciutko sprzedajemy. I wiele osób, a naprawdę wiele, wiele osób prosiło mnie, żebym otwierał te skrzynki. Ja mówiłem, nie chcę, bo mnie to, te skrzynki nie ruszają. Ale uległem, mówię, no dobra, jak już tak bardzo chcecie, to tutaj ma być 583 łapki w górę, naprawdę. Za to, że ja te skrzynki otwieram. Nie wiem, u kogo to się wymienia, chyba gdzieś tutaj, nie? Strażnik Gwardii. Aha, co to jest? Ej, nie wiedziałem, że takie są. Skąd takie coś mogę mieć? Strój serafy, smoczeruny. Ej, fajne. Nie ma tu jakiegoś błogosławieństwa fajnego? Te peki do Tuzmer są tu jakieś takie byle jakie błogosławieństwa? Dobra, a co wy robicie? Chciałem zobaczyć was sklep z jakieś te rubiny teraz znowu. Czyli... Dobra, nie wiem jak to się robi, tu jeszcze jakiś gościu stoi. Ale tak, otwiera się na pewno premium. My kupimy sobie dzisiaj dwa, ten za 900, hop, i ten za 500. Zostało nam mało esełek. Ale dobra, na początku ten mniejszy na siebie dajemy i smocza łuska czegoś tam czegoś. Wymień te u samoboja, to jesteś ty chyba, tak? Dalej. Chciałem wymienić przedmiot, to był chyba drugi sezon. O Jezu, teraz to szukaj. Smocza łuska walecznego za kapiora. To jest to. Męskie. Dostałem jakiś strój. O Boże. Matko Bosko, co to się odstanęło się? Dobra, nie przejmujemy się. Walimy kolejny. No i co, i tylko tyle? Tylko tyle, że mam teraz smocze... Łe... Ej, to ja tak nie chcę, halo. Halo ludzie. Dobra, biorę jeszcze jedno to za 900. Ja chcę coś lepszego, no bez jaj. Zostaje mi co prawda mało. Dobra, bierzemy. Łuska maga. No to z magiem będzie może lepiej wymienić drugi sezon i... To jest Maga 2, ta to jest chyba to, męskie. O, to jest takie lepsiejsze, że tak powiem, niż to. Aha, i to można tylko co minutę używać. No, więc nie wiem, ja to oceniam tak średnio. Trochę sajek poszło na to. Aha, no nic ciekawego aż tak. W sumie nie wiem, czy czegoś mogłem spodziewać, o tak. Nie wiem, czy to też można wymienić te stroje, czy nie można to wymienić. Nie orientuję się w tym kompletnie. Włożę to sobie gdzieś tutaj do depozytu. O, tutaj jest strój z Margo Campu. Tutaj będę trzymał wszystkie te stroje. Może Anusz ktoś będzie sobie chciał. Może będę sobie chciał kiedyś to ubrać. To ogólnie jeśli grasz na Airtilu i chcesz kupić kulki na przedsionek lub na STS, to zapraszam do mnie. I tak, lecimy na 170 teraz, bo na nim trzeba wbijać ostro level, póki jeszcze mam tam przez chwilę Boga z expem. Jakoś tu już idzie, mamy 171 level, wczoraj na live był tu jeszcze 156 chyba, więc idę jak burza, dobra burza idzie 2 dni. W miarę idzie tutaj exp. Wiadomo, no na błogosławieństwie zawsze będzie o wiele lepiej. Już tak myślę, żeby tutaj te komnaty po prostu pomęczyć do 107.5, później już się przejść na patrycjusze, po patrycjuszach na draki i po drakach na sektę. I to już będzie około 200 level, więc już bezproblemowo będę mógł sobie już expić. Błogo z expem założyłem tylko właśnie na tutaj na jak to się nazywa, no
na komnaty, a drugi raz założę to bogo z expem na sektech. Chcę po prostu na takie dosyć szybkie expowiska, na których się w miarę fajnie expi. I jest tego dużo. Więc akurat te dwa zostaną wykorzystane. Może jeszcze gdzieś po drodze tych błogosławień mam jeszcze 5. Na tych 5 błogosławieństwach będę właśnie chciał wbić sobie ten 300 level. Czy się uda? Myślę, że się uda. Już jesteśmy bliżej niż dalej, że tak mogę powiedzieć. Więc nie widzę. O, jakie fajne tutaj loty poleciały. Mamy zwój. Nawet więcej. Hop. Tutaj jeszcze bijemy dalej. Więc no mówię, całkiem spoko. Fajnie by się udało wbić ten level. Myślę, że podołam, bo który mamy dzisiaj? Mamy 13 lipca, więc czasu jeszcze, a czasu jest do końca lipca, jakby był ten 200, byłoby naprawdę bardzo spoko, a później to już jak pójdzie, to pójdzie. Wiadomo, że tam będę pewnie miał jakieś postoje między sektą a maddokami, bo trzeba będzie na pająkach jak spić, a te expowiska strasznie nie lubię, ale mam nadzieję, że podołam, że dam radę, że wbiję. Ogólnie no tylko szkoda, bo patrzcie, na 203, na 210 mam dużo legend, ale one są na profesje magiczne niestety i prawdopodobnie będę musiał zakupić naszyjnik z demonisa od kogoś. Naszyjnik z demonisa to jest jedno, a i pewnie bym też hełm z, no nie wiem, na pewno będę miał buty z dema, tu już mamy CBK. Klątwa by pasowało mieć i dotyk. Dotyku nie będę miał, chyba że kupię, myślę bardziej nad naszyjnikiem z Madoxa, nie? Bo naszyjnik z Madoxa jest taki bardziej uniwersalny i mógłbym go nosić troszeczkę dłużej niż naszyjnik z demonisa. Bardziej by mi się do expa przydał, bo dotyk jest wiadomo lepszy niż klątwa. Ale to mówię, to jest jeszcze takie do zobaczenia, do obgadania, jak z tym 300 levelem będzie. Ogólnie dziękuję osobom, które próbowały mi tutaj wczoraj umiejętności zrobić. Umiejętności wyglądają tak, nie jest tragicznie. Tutaj jeszcze sobie wciąż krytyczny dołożymy do maksa w sumie. Zostało nam 7 umek. Damy 3 w to. I dałbym sobie jeszcze w... Coś bym sobie dał, tylko jeszcze nie wiem w co, bo tu już wszystko mam wymaksowane. Przynajmniej Cleavera to nie. To nie, to nie. Ruchy mimo spowolnienia. Aha, czyli po prostu to jest pod PvP bardziej. Czas ogłuszenia to nie. Wściekłość to jest z głęboką raną związane. Odporności. A co to jest? Nie wiem co brać na razie, no a może to? O to, pomocniczej weźmiemy sobie, nie? Żeby pomocka miała większe okryta. Więc sami jak widzicie, no umki najlepsze nie są, ale wystarczają mi do expa. No, zaatakujesz tą grupę? Dobra. Do następnego odcinka też się postaram kogoś wziąć. Dzisiaj, to znaczy 13, nie wiem czy będzie live. Jak już to wieczorkiem. Chyba, że zrobię po prostu live'a, a ten odcinek wrzucę na dzień. Na później po prostu, nie? To znaczy, że już możliwe, że był live, nie? Bo wy to będziecie później oglądać. Nie, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Na razie tutaj wybijmy sobie całe expowisko. Hop. Fajny jest zarobek strasznie tutaj. Może naprawdę. No już odkąd expię na SK zarobiłem około 50-60, więc najgorzej nie jest, jak sami widzicie. A wzbogacić się można w miarę fajnie. Na pewno dobrze mi tutaj idzie, no bo no mam to EQ przełożone z tropiciela. Na szczęście na 106.7 mam EQ bardziej ogólnikowe. To znaczy całkowicie ogólnikowe niż na jakieś dane profesje, więc to jest na przykład bardzo fajne. A na przykład na takim tropicielu no już niestety nie. Na samym początku był, zanim jeszcze założyłem tą bossę, myślałem nad tropicielem 300 poziomem. Ale, no bo wiadomo, tamto EQ mi bardzo pomogło, jeśli chodzi o expa, ale no niestety też nie chciałem jakoś kombinować specjalnie. Jeszcze muszę dozbierać sobie pieniądze, bo niby mam te 2G, ale te 2G na pewno mi nie wystarczy na właśnie to EQ do 300 level. Na pewno będę tam przez początki chodził tylko w heroikach, później już będę musiał
gdzieś zbierać jakieś, po jakichś dwójkach stać, może jakąś legę. Wiadomo, że mam zamiar zrobić całe legendarne Q na 300 level. Tam na Moni na pewno stanę tym tancem. To jest pewne. A jak dalej będzie, to czas pokaże. Sorry, tutaj oczywiście walnąłem w szafeczkę, która mi się tutaj zawsze mi spada na nogę. Dobra, tutaj kolejnego bijemy, hop. Co prawda już miejsca nie ma, więc już nie ma co i jak rozporządzać tutaj tymi miejscami. Tylko tutaj sobie wywalimy, dobra, ubiliśmy. To możemy wyrzucić, żeby podnieść sobie miksa. Dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o pozytywnej łapeczce w górę, o subie, jeśli jeszcze tego nie robicie oczywiście, dzwoneczku i o napisaniu komentarza, na przykład z wrażeniami z odcinka, bądź no cokolwiek napiszcie, ja lubię czytać wszystkie wasze komentarze, odpowiadać na nie także, więc trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Cześć!